Siemano ludziska, z tej strony Krzysztof. Witam was w kolejnym odcineczku z serii Polskie maszyny na polskiej mapie. Jak widzicie, siódmy odcinek żniw. Tak, będziemy wjeżdżać sobie tutaj w jęczmień na polu numer 12. Na naszym najmniejszym polu. No, w sumie tak, w naszym najmniejszym polu numer 12. Także na słomkę tutaj leci jęczmień. Jęczmień na słomkę. Tu czekajcie, jeszcze się zatrzymam, zrobię zbliżenie. Tam trzypek stoi, ojej. O, tam trzypek stoi, jak widzicie, po remoncie już. Już wyremontowany po remoncie. Jeszcze mu będę obciążniki tego na koło zakładał. No i będziemy kosić pole numer 51. O Boże święty, nie będzie nie było. Pole numer 51 jeszcze będzie do koszenia. Też na słomę, całe pole na słomkę. Jedno i drugie. Także te dwa pola pójdą na słomę. Się zawiesiłem tutaj. Muszę się zawetować. Dobra. No tu jest mało miejsca na tym polu. No to jest dosyć małe pole, także trudno się poskręcać troszkę. Dlatego sobie chcę pierwsze w koło wkość. No właśnie tak się, jeszcze się zawiesiłem. Cyk. Tu. Kurczę, no. Patrzcie ludzie, jak tu właśnie ściasno na tych górkach. Tutaj na tym polu. Także jo. No przerypane jest to pole. No szczególnie właśnie, że ten header się tak zawiesił głupio troszkę. Także no. A ja sobie w koło chcę właśnie obkosić. Także w koło i po tym góra dół będziemy jeździć, nie? No tu już słabiej troszkę ten jęczmień sypie. Chociaż nie. Gdzie będzie tak słaby znowu? No, że tak powiem. Jest już to na po objechaniu, Jezu, po objechaniu kółeczka całego, także no, trzeba będzie w tym bizonie zrobić hamulce, bo widzicie, że w ogóle nie hamuje. Boże święty, co ja żem kupię za szmelc, nie? Bez hamulców. No to mam zapomniałem w poprzednim odcinku powiedzieć, że bez hamulców. Właśnie bizon, no i troszkę przerypane. Bo te hamulce jednak powinny być, nie? Jak to nie ma hamulców. Jest przerypane. Czemu tutaj nie jeżdżę z headerem? No bo mógłbym w sumie sobie jeździć tutaj z headerem. Nikt nie jeździ po tej drodze, prawda? A no jeżdżę z headerem dlatego ludzie. No bo po prostu, jak już mam wózek na header, no to sobie daję na header i sobie podjeżdżam pod pola, nie? No teraz akurat sobie przyjadę z headerem na tą 51 i dopiero potem. Poza odcineczkiem zbronowałem właśnie 61. Nie, przepraszam, pole numer 60. Bronowałem właśnie. Dobra, tutaj tak, żeby się nie zawiesić znowu. Powiedziałem sobie tak. O. Żeby było więcej miejsca, taki poprzecznik sobie wytniemy. Tu. No tu pod tą górkę jest właśnie taka jest skarpa troszkę, taka minimalna, taka, to jakby fosa, nie? No i troszkę się wkurzam na to. Mi się header odwiesza, także no. Ale w końcu mamy swój kombajnik, to się liczy, nie? Także jo. Także nie idzie na sieczkę to pole. Ty, kurde, chyba mu się cofanie już psuje powoli. Nie, to trzeba na pewno go odremontować. Dalej 920 tam stoi. Właśnie. Dalej sobie stoi. To jest wypożyczony. Znaczy wypożyczony jest. Na testy przyszedł. Przyszedł na testy, pomyliłem się, nie jest wypożyczony. Tylko przyszedł właśnie na testy, prawda, nie? Także jo. Na te ściki jest właśnie przyjęty. Boże, Boże, hamuj, hamuj! Boże święty, jak to hamulców nie ma w tym bizonie, nie? Już smelca kupią bez hamulców. Co to ma być?
Właśnie właściciel mówił, ten co go sprzedawał, tego bizona. Nie ma w pani, niestety, hamulców wszystko działa, ale hamulce nie. No, także fajnie, nie? Fajnie, najlepszy zakup życia, kombaj bez hamulców. Jak Jarek Kogarek kupił 60 bez hamulców, to bizona bez hamulców, nie? Śmieszkowy dzień znowu, chyba mam. Nie, no, żartuję. O Boże, o właśnie, o, że się topnąłem. Ja nie miałem się to podzielone, no. To właśnie, 3 pek stoi, zaraz podlecimy. Dwa farmy kupiłem poza odcinkiem. Właśnie tu 3 peczek stoi. Co się w niej zmieniło? Kabinka, sokółka, nowy tłumik, nowy silnik przede wszystkim, oponki nowe, przód, tył, nowa maska, błotniki, trójkąt został dodany, nowy właśnie alternator tutaj, nowe paski, wszystko nowe po prostu, kolor ten sam jak był. No i o co? Siedzenie mi zmienili na to gorsze, na gorsze siedzenie mi dali, no. No i co ludzie, Boże, 50 w konie, teraz ma 60. No właśnie nie ma już tego napisu 3P, tylko jest właśnie 60, co 360, nie? O Jezu, o Boże, bo jak się przewróci zaraz. Jak się prze... No nie, nie, nie! A mój człowieku, jak ty hamulców nie masz? Jakby się teraz jak ludzie przewrócił, nie? Matko. Marny by był mój los. Dobra. Cyk. Także ją. No i gdzie ty jesteś, miśko, mamcie? Cyk. Zamkniemy sobie tu. Także ja już wolę teraz sobie hamować właśnie, bo tu jest taka górka dosyć. Jak już mówiłem, nie ma tu dobrych hamulców. Także no. Także troszkę przerypane. Bizona bez hamulców kupić. Nigdy nie kupujcie właśnie kombajnu bez hamulców, bo widzicie co się dzieje. Także tak wam powiem, nie? Dobra, zaraz będziemy sobie musieli podjechać, żeby skupać. Jeszcze. Dobra. Cyk. Cyk, cyk, cyk. No i będziemy sypać. Się obrócimy tyłem. O, właśnie tak. O, wsteczny mi się udziło naprawić. Dobra. Będziemy sypać, nie? Dobra. I leci jęczmień. Pięknie. Właśnie poza odcinkiem właśnie też sprzedałem troszkę jęczmienia. I właśnie z tego jęczmienia właśnie pieniążki na remont. 3 peka, nie? Także jo. Właśnie stamtąd były pieniążki na remont do 3 peka. I powinno być git. Mamy 8 minutę od odcinka, także jest ok. Ogólnie bizon fajnie, tylko właśnie bez hamulców, nie? Dobra. Spuścimy już sobie. Cyk. Dobra. Także ją. I pyk. Dobrze. Możemy jechać dalej. Dalej. Możemy jechać dalej. I jest fajowo. Jak możemy jechać dalej, to tutaj sobie zrobimy jeszcze takie koło. Czemużby nie. W koło zawsze można objechać też. Także no. A my teraz raczej będziemy góra dół jeździć już. Jezu, bo jak nie wyhamuję znowu. Kurczę, skręcę sobie od razu pod górkę, żeby wyhamował. O, dobra. Także widzicie, kombaj bez hamulców, tak trzeba kombinować. Także no. Ważne, że jest, hamulce się zawsze zrobi, nie? Także ją. I co jeszcze? No, taki krótszy odcineczek. To pole, także no. No sobie poza odcinkiem właśnie przejadę na tamte pole. Na tamtym polu jest już pszenica. Jest
niestety już nie jęczmień, tylko pszenica. No i tu też trzeba będzie spracować to pole grzywą. Dobra, dobra. I w dół. I lecimy. Ostatni przejazd właśnie. No i co? Będziemy powoli kończyć już odcineczek. Jeszcze sobie załaduję wózek na header tylko. I będzie chyba koniec. Taki krótszy odcinek dziś. Znowu go zobaczycie jutro. Także ja. Dobra, tu słonecznik sąsiad Oldro. Chwilę to headerem go usunąłem. Sąsiad ma porządnego. Sąsiad ma forsznita. Forsznita ze sąsiad kupił. Może kurydzę za nim kocić? Także no jak mówię, ja w kurydze raczej nie będę szedł, no to forsznita też sobie nie kupowałam, prawda? Dobra. Dobra, ja sobie tutaj podjadę na pole tę 920 pustuszę. Jezu. Ludzie, kombaj bez hamulców kolejny raz powtórzę, ale nie, to jest zła. Kombaj bez hamulców jest zły, nie? Albo nie, bo w sumie sobie przejechałem na to pole bez tego. Tu sobie przejedziemy, no i tam skończymy odcinek. Ja troszkę tego pola zacznę kosić o teraz po odcinku, ale właśnie, że wodno jest dosyć duże, ale też troszkę zostawię na odcinek, nie? Także ją. Ojej, tu jest taka wertepa straszna, nie dość, że było to, jeszcze jest taka wertepka mała. Ja właśnie lubię wpadać często kołami. Właśnie zatorek mi się przed odcinkiem tam zagrzebał. Chciałem go wyciągać, nie? Dobra, że jedziemy sobie tu. Łoj, się. Dobra. Tu już trzypek stoi. To jo, nie? Trzypeczek. No, jeszcze, że jest taki header, bo mi gratuluję. Także jo. Oj, ja pierdzielę. Gdzie tu jest takie? Jodźcie, tu jest wyżej, tu jest niż ty patrzysz, uciska to. Dobra, wjedziemy sobie, żeby na prosto kombajn i będziemy kończyć. Dobra, także ja byłem Krzychu, a jeszcze fajne zbliżenie wam pokażę. Bizunka. Dobra, także ja byłem Krzychu Zol, także na razie, cześć, siemano ludzie!